Cześć Aneta, jeszcze raz, ponieważ już miałyśmy wcześniej rozmowy w kuluarach, teraz już oficjalnie, Aneta Mroczko, Aru Kamanu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o procesie, jaki przechodziłaś związanym z decyzją, żeby nagrać swoje pierwsze profesjonalne wideo ze mną w ramach Regdayu. Także ja od razu przejdę do meritum i po pierwsze zapytam cię, dlaczego się zdecydowałaś w ogóle na stworzenie swojego wideo? Cześć, to się przywitam jeszcze raz, bo może nie było słychać. Cześć, Aneta. Dlaczego się zdecydowałam? Bo przyszedł właściwy moment. Ja tak obserwowałam cię, tak jak chyba ci mówiłam, przez 2 lata. Bardzo chciałam zrobić swój film, ale ja po prostu nie byłam mentalnie gotowa. Ja czułam to, że nie jestem na to gotowa. Nagle pojawił się jakiś twój rag day i pomyślałam sobie, kurczę, może właśnie to jest ten moment. I chyba nie mam innej odpowiedzi. Ja się po prostu poczułam gotowa. Mam swoją działalność 3 lata i też poczułam, że to jest ten moment, gdzie ja już czuję się w miarę pewnie siebie. Wiem, jaką wartość wnoszę, czym jest mój produkt i że to jest właściwy moment, żeby nagrać swój pierwszy film, z czego się bardzo cieszę. Okej. To powiedz mi teraz, żeby też podzielić się tym doświadczeniem z Twojej perspektywy, jak przebiegało w ogóle cały proces dla Ciebie i nagranie? Bardzo przyjemnie. Miejsce, które wybrałaś, to studio, było super przystosowane właśnie dla uczestniczek. Miałyśmy swoją przestrzeń, gdzie mogłyśmy spokojnie sobie w kuluarach porozmawiać, napić się pysznej kawy, przećwiczyć swój tekst, rozładować napięcie, a studio było prawie tuż za ścianą i piękne przestrzenie. Także, ale poczekaj, powiedz mi jeszcze raz, jakie było pytanie, bo tak się zapętliłam zaczęłam chodzić po tych pokojach i nie wiem, jakie było pytanie, co ja mam opowiadać. Okej, jak przebiegał proces? Powiedz też trochę wcześniej, jak przygotowałaś w ogóle swój tekst? Okej, okay. No tekst, jak przygotowałam? Kurczę, to już niby to nie było dawno. No dostałam wytyczne od ciebie, jak ma to wyglądać i super mnie to zmobilizowało, żeby właśnie zrobić mega kondensację i powiedzieć o tym, co ja robię. To było bardzo trudne, naprawdę to było bardzo trudne, jak w minucie opowiedzieć, co ja robię, chociaż wydawało mi się, że przecież to jest takie proste, ale to nie było proste. To było trudne i wiem, że pracowaliśmy z tym tekstem wielokrotnie i skracałam, i ty mi skracałaś, i ja to skracałam, a i tak wyszło 1,5 minuty. Może właśnie w przypadku mojej działalności, tak jakoś chciałam tyle przekazać, bo no tak wychodziło to ze mnie, ale to przygotowanie tekstu to było taki moment bardzo fajny, gdzie ja wreszcie mogłam się skonfrontować i taką esencję stworzyć. Do czego ja wcześniej do tego nie zostałam zmuszona, bo lubię się rozpisywać, więc to było takie fajne ćwiczenie dla mnie. No i ten tekst, jak już po tych korektach i tym twoim wsparciu, bo ty wiesz, co dla odbiorcy było. Co jest ważne, co ma znaczenie, bo dla mnie wszystko ma znaczenie, ponieważ ja to robię. Uważam, że każde zdanie jest istotne, ale fajne jest to właśnie, że można to skonsultować z tobą, zobaczyć ten drugi biegun, jakie informacje są kluczowe. No i później samo nagranie, no dzięki temu, że używaliśmy prompter, to było bardzo przyjemne, tak. To było bardzo przyjemne, oczywiście miałam tremę. Ale potem po czwartym czy piątym, tak jak ci opowiadałam, już sobie wyobrażałam, że już mówię do swoich klientek, więc poszło to łatwiej. Ale dlatego, że właśnie robiłam to pierwszy raz. Prawdopodobnie dzisiaj to było takie bardzo przyjemne przełamanie tej bariery, że ja nagrywam film sobie. To była też taka konfrontacja z jakimiś moimi przekonaniami, tym takim, takie z tej strony.
jak ja to przełamałam, odważyłam się na to, to myślę, że już każdy kolejny siadam i nagrywamy. Pójdzie nam łatwiej. Tu też nadmienię, że była zasługa Kochy trochę jakby w tym kształtowaniu Twojego tekstu. Ona też tutaj jakby miała swój udział, kiedy robiłyśmy feedback właśnie na żywo, nie? Tak. Oczywiście tutaj też faktycznie Gocha dawała wsparcie jako specjalista od języka i faktycznie to było bardzo przydatne. Także dzięki, Gosia. Pozdrawiam. Okej. Mamy trochę opóźnienie, więc nie wiemy, czy się to nagra, czy nie, ale jak coś, to może być czasami po prostu małe zamrożenie. A powiedz teraz jeszcze, jak teraz finalny rezultat? Jak sobie to wyobrażałaś, a jak skonfrontowałaś to z rzeczywistością? Czy to się rozbiegało, czy to spełniło Twoje oczekiwania? Ciekawe pytanie, bo mam wrażenie, że jestem cały czas w procesie, ponieważ dopiero w tym momencie zaczynam korzystać z tego filmu. Był taki moment, gdzie pomyślałam sobie, że film to załatwi wszystko za mnie, że jak już będę mieć ten film, wiecie, to jest to, że my cały czas patrzymy na w tych social mediach, jak to wszystko płynie, że się chce mieć coś takiego. I ja teraz wiem, że film jest absolutnie częścią całego procesu i super mieć ten film właśnie z tymi napisami. Ja próbowałam to robić sama, jest mnóstwo aplikacji, ale poczułam, że kurczę, no nie muszę się znać na wszystkich i lubię oddawać pewne procesy, pewne jakieś zadania osobom, które się na tym znają, niż cały czas się uczyć i robić coś sama. Po prostu ja to tak poczułam. I to był proces bardzo przyjemny, taki nawet taki bardziej proces dla mnie samej. I teraz ten produkt, który dostałam końcowo od ciebie w postaci właśnie tego shorta i tej setki, powiedzmy, to teraz no, tworzę sobie jakąś taką strategię marketingową, co chcę z tym zrobić. I bardzo przyjemne jest to uczucie, że ja mam film, który ja w różnych sytuacjach mogę teraz użyć. To jest przyjemne. Daje mi takie osadzenie. To ja tak dla mnie to takie jest. Nie wiem, czy odpowiedziałam ci na twoje pytanie. Super, to jest bardzo cenne, jakby dużo mówisz z perspektywy takiej przyjemności, to jest też niesamowite, nie? Że jakby, że film może być przyjemny, nie? W sensie jakby w odczuciu, a nie jako narzędzie, nie? Że w sensie tego, że jakby to jest dla mnie też lekcja odnośnie tego, jak kobiety w ogóle postrzegają narzędzia w znaczeniu czucia, nie? Że film jest przyjemny, nie? Dla ciebie, że masz takie coś, że to jest przyjemne. No, dla mnie to nawet jest taka, to jest przekraczanie jakichś swoich poziomów, no bo my cały czas wychodzimy, dostosowujemy się, ja to tak odbieram. I ten film jest dla mnie takim, taką właśnie gotowością, jak powiedziałam na początku, że ja już jestem gotowa, żeby sobie go nagrać. Coś, co już jest standardem, ja sobie pozwalam na ten standard. I ja tego standardu będę używać. To jest chyba dla mnie istotne, że to jest po prostu standardem, i skoro jestem w social mediach, mam taką czy inną usługę, ja potrzebuję tego filmu, żeby moim odbiorcom zapewnić to, do czego oni są przyzwyczajeni. I wideo dla mnie tym jest. Super, a powiedz teraz jeszcze na koniec, jak tego będziesz używać? Tak, już masz swoje wideo minutowe, 15, znaczy no minutowe, nie udało się w minutę, ale troszeczkę tego więcej jest. Natomiast masz też te 15-sekundowe. Jak to teraz wykorzystasz? Tak, więc na swojej stronie właśnie dzisiaj dzięki Twojej pomocy już zamieściłam, więc dziękuję Ci. Bardzo chciałam mieć taki właśnie filmik na swojej stronie, więc na pewno na swojej stronie zamieściłam i będę chciała skorzystać z tego filmu do promowania
moich usług w social mediach, na Instagramie i Facebooku. Na YouTube pewnie w tym momencie się nie zdecyduję, mimo że mam shorta, ale na ten moment jeszcze nie wiem, co zrobię shortem. Ja na shorta jeszcze nie mam pomysłu, ale to intro, co mi zrobiłaś, to na pewno pójdzie w social mediach. Myślę, że warto też tu wrócić do właśnie tego masterclassa Ani Ganę, w którym ona gdzieś tam podpowiada różne możliwości zamieszczenia tego shorta. Natomiast wiadomo, że to jest element później gdzieś tam strategii. Fajnie, że masz takie narzędzie jakby pod ręką, bo jeśli przyjdzie ten moment, że zdecydujesz się na gdzieś tam wyjście na inne pola w social mediach, no to jest taka forma, która się sprawdza w tym momencie, nie? Czyli jak najkrócej na pierwszy kontakt. Tak, ja nawet właśnie po tym masterclassie z Anią poczułam, bo ona dokładnie to tłumaczy, jak korzystać, z których tych ścieżek, ile naraz. I ja właśnie poczułam, że dla mnie jest dobre te social media, na których jestem najczęściej. Właśnie po to, żeby się osadzić, a potem znowu może być ekspansja i mogę gdzieś tam się rozszerzać i kolejne, bo to trzeba ogarniać, no nie oszukujmy się. No, social media trochę czasu zajmują. I tak to poczułam właśnie po masterclassie z Anią. Super. Powiedz, czy jeszcze coś byś chciała dodać od siebie? Dziękuję. Dziękuję Ci za tą przygodę. Tak, to było bardzo przyjemne i mam nadzieję do następnego, bo mi się to spodobało. Tak, to ja już, ale już na pewno spotkam się w plenerze. Tego bym bardzo chciała. Ja już mam w ogóle. No właśnie, może w tych Robkach. Tak bym bardzo chciała. Cudownie to słyszeć. Mnie to mega motywuje, kiedy właśnie słyszę, że Ci się spodobało to doświadczenie. Dla mnie też to była niezwykła przygoda. Przyroda też będzie, jeśli Tak. nadejdzie ten czas. I ogromnie Ci dziękuję za to, że zgodziłaś się podzielić swoim doświadczeniem. Dzięki Tobie też inne kobiety, kiedy to poczują, że są gotowe, będą jakby śmielej mogły podejść do tego zadania. Ja mogę jeszcze dodać jedno zdanie, Anetko. Chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że dla mnie bardzo ważne było to, że operatorem po drugiej stronie jest kobieta, a jeszcze, że jesteś moją imienniczką, to już w ogóle super. Dla mnie miało to ogromne znaczenie. I to, że dajesz takie poczucie, że naprawdę można być sobą, że się wszystko robi właściwie dobrze, to jest ważne. To jest ważne i to chcę podkreślić, że jeżeli wy, które nas słuchacie teraz, czujecie jakieś odczuwacie poczucie wstydu, albo że wam się coś nie uda, jest dla was to bardzo kremujące i macie świadomość, że jest to dla was duża trema, to z Anetą jest to naprawdę fajny proces, podchodzi się do tego, do przygody i naprawdę dobrze się, Aneta super prowadzi. Sorry, że tak mówię już do nich, a nie do ciebie, ale dajesz tą przestrzeń, pozwala, tak prowadzisz podczas tego nagrania, że wydaje się to naturalne, luźne, a nie, że kamera, akcja i że się jakieś tam mięśnie spinają. To było dla mnie bardzo ważne, także polecam. Dzięki wielkie. To jest dla mnie też właśnie sama przyjemność pracować z kobietami, bo po prostu rozumiem je, bo sama jestem kobietą i ta cała praca własna też mi pomaga w tym, że po prostu głębiej jestem w stanie wejść w takie kontakty z ludźmi, które jakby przełamują bariery. A z drugiej strony też to Twoje mówienie do Was właśnie już pokazuje mi, że jesteś o krok od nagrywania też więcej i wykorzystania siły swojego głosu i swojego doświadczenia do tego, żeby po prostu się nim dzielić dla szerszego grona w internecie. Tak. Super. Dziękuję Ci bardzo w takim razie. Ja również dziękuję.